odpowiadamy, że nie przyjmiemy emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, zwanych uchodźcami. Dlaczego? Dlatego, że nie spowodujemy zagrożenia dla Polski i Polaków i po pierwsze nie doprowadzimy, bo sprowadzenie tych ludzi doprowadziłoby też do spadku poziomu życia w Polsce. Widzimy, co dzieje się na zachodzie Europy. Wystarczy pojechać do jakiegokolwiek dużego miasta w Europie i widać te getta, te strefy, do których nie zapuszcza się policji. Polska nie zmieni stanu. My stoimy na straży bezpieczeństwa Polski.